Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy tuningować sobie tego małego gnojka. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje. Nazywa się Stinger. Tak? Grotti Stinger, chyba. To ciekawe. W GTA Vice City też był Stinger. Tylko inaczej wyglądał, zupełnie. Klasyk sportowy. Brzmi jak klasyk sportowy. Zobaczmy cenę. Kupiłem wersję bez dachu i troszeczkę tego żałuję, bo wersja z dachem moim zdaniem fajnie wygląda. Mamba jest świetna, polecam zobaczyć ogólnie tuning Mamby. Super sprawa. I gdzie on sobie jest? Ten jest też fajny samochód. Chyba. Nie wiem, nie jeździłem nim jeszcze. Gdzie on jest? A tutaj. No i właśnie wersja z dachem moim zdaniem... Stinger, o, Stinger, dobrze powiedziałem, Grotti Stinger. Stinger z dachem wygląda... Czemu kupiłem bez dachu? No, Stinger z dachem wygląda 100 razy lepiej niż ten. Ten ma jakieś tutaj chromowane wykończenie, ten ma... W ogóle jest bardziej sportowy, z tyłu jakiś spoiler, a co gorsza, nie możemy sobie tego pakietu jakby założyć. Dodatkowo tam mamy z tyłu widok na silnik, a tu z tyłu mamy jedną wielką kupę. Mamy jakiś kufer i tyle. Cholera. Czy można tu założyć dach chociaż? Moja suka zwariowała. Słucha country i... O! Oszalała! Oszalała, zwariowała. Shit. Ale taka muzyka pasuje do tego samochodu chyba trochę, co? Czy nie? Mein Gott. Nie, dobra. Jedziemy sobie na tuning, jedziemy zobaczyć, co ten samochód potrafi i w ogóle sprawdzimy go dzisiaj. Nie jestem, mówię, zadowolony z tego, Grotti. Jeśli zastanawiasz się nad tym samochodem, no to polecam jednak wersję z dachem. Mamy z tyłu spoiler. A moment, zobaczymy, jak tutaj się otwierają drzwi. Czy mamy silnik z tyłu, czy z przodu? Wow! Tutaj mamy silnik z przodu. A w tamtej wersji, jeszcze zerkniemy sobie, w tej wersji z dachem mamy silnik z tyłu, więc w ogóle parametry jazdy tamtego samochodu powinny być inne niż tego. No jeszcze raz sprawdźmy. Tutaj ewidentnie silnik jest z tyłu, więc wygląda tak, jakby kabriolet to była taka zwykła wersja, a ten z dachem to była wersja usportowiona jakoś tam. To jest... Ach, ja nie wiem. Urwiemy te wszystkie drzwi. Cholera. No a co jeszcze gorsze? Co jest najgorsze chyba? Ja chyba zrobię oddzielny tuning tego samochodu i tego... Albo zaraz go kupię. Za ile on kosztuje do cholery? Mam 680 tysięcy, a on kosztuje... Cholera, jest za drogi. Jest sporo za drogi. Co tu zrobić? Nie wiem, nie kupię go po prostu, będzie trzeba robić milion napadów. Jak zrobię już te milion napadów, to wtedy go kupię. Ale na obecną chwilę, no muszę niestety cieszyć się albo nie cieszyć tym złomkiem. Ale może akurat będzie fajnie się prowadził czy coś. Ponieważ ja już sprawdzałem i ten samochód niestety nie ma wielu opcji tuningowych, a cholera kosztuje dużo, no 850 tysięcy dolarów to jest GTA dużo, za tą kasę można kupić naprawdę sporo szybszy samochód niż to tutaj. Ale może coś w tym samochodzie będzie takiego, co sprawi, że nie będę chciał go sprzedawać, bo raczej no, jak na obecną chwilę chcę go sobie sprzedać, bo nie widzę go jakby w moim garażu. Nie zaskoczył mnie niczym specjalnym, nawet nie ma zakrywanego dachu. Ten dach chyba możemy sobie tutaj założyć po prostu w sklepie. Nie wiem, pancerza... Nie wiem. W sumie na przecenie jest, dobra, niech będzie. Hamulce? Okej. Okay. Kurde, ile kasy. Nie no, zrobimy go sobie na maksa, tak? Klaksony nie, bo nie. Reflektory? Żółte są spoko. Tablica... tak, tutaj możemy założyć dach. Chyba jednak wolę wersję z dachem. Ja kupiłem wersję... z dachem chcę. Lakierowanie. No i kolor możemy sobie zmienić. Chromowanego jeszcze nie odblokowałem, nie wiem kiedy to zrobię. O, taki blady mi się podoba. No gdzie ten dach do cholery? Przecież dopiero co go kupiłem.
jakąś perłę założymy, ale tutaj tej perły w ogóle... O, jest, coś widać już. Taki odcień się robi. Paskudne. Okej. Okay. Czemu on mi się do cholery nie założył, no? To jest jakieś zbugowane, nie wiem. Ach, kurde, dach fabryczny, on był z dachem. Ach, cholera, nieważne. Dobra, możemy go sprzedać za... O! Mogę go sprzedać za 500 000, całe szczęście. Także nie jest źle. Jeszcze mam trochę kasy, także starczy mi ewentualnie na wersję z dachem i silnikiem z tyłu. To jest w ogóle... No to nie ma nawet sensu obniżać, ja wiem. Po co? Nie ma sensu. Skrzynia biegów. Ojej. No, tylko turbo może ten samochód uratować, widzę. Koła są fajne. Szyby. Ło! Nie pasuje. I tyle. Na tym ten tunik się kończy. Posłuchajmy, jak to brzmi. Moim zdaniem brzmi naprawdę spoko. Podoba mi się ten dźwięk. Jeszcze mam jednego takiego klasyka, ale to już zostawimy sobie na następny odcinek. Ja myślę, że możemy sobie pojechać jakiś wyścig klasykami sportowymi. Dałem sobie tutaj pancerz na maksa i wszystkie opcje tuningowe jakby. Tylko obniżenia nie dawałem. Ja wiem, do niektórych klasyków to po prostu nie pasuje, obniżenie, żeby tak dawać wszystko na maksa. Niekoniecznie. Co do wnętrza. O, wnętrze, bardzo mi się podobają zegary, są klarowne. Wykończenia jakieś drewniane, napis Grotti. Marek Rambo wali sobie tutaj konia. O, ładna kierownica. Ładnie to wszystko wygląda, naprawdę bardzo, bardzo przejrzyste i klarowne są zegary w tym samochodzie. To mi się strasznie, strasznie podoba. A teraz jedźmy sobie co? Na autostradę. Przejedziemy się kawałek, zobaczymy, jak to lata. Ogólnie przyspieszenie nie jest jakieś hardkorowe, zdecydowanie w klasykach sportowych znajdziemy coś szybszego, myślę. Na przykład ten samochód, ja już nie pamiętam, jak on się nazywał dokładnie. Ojej, coś na C, pamiętam, coś na C. Cisco chyba, Cisco tak się nazywa. On jest w tej misji, gdzie się robi napad na Humane Labs? Nie, Raszkowskiego się ratuje z więzienia. No to Raszkowski chce, abyśmy odzyskali jego samochód. No i w kontenerze właśnie jest ten samochód Cisco. Co do prędkości, no zajrzymy na te zegary. No niecałe 120 mil na godzinę, 110 właściwie. To jest kiepsko. Ten samochód naprawdę nie jest jakoś super szybki. No dobra, ale wśród klasyków sportowych może okazać się jakiś fajny. Co do prowadzenia, no to tutaj zobaczcie. No, jest tak, że skręcimy sobie jadąc dosyć szybko i jest problem. Samochód rzuca dupą. No jest to klasyk sportowy, więc ani kontroli trakcji, kontroli stabilności toru jazdy, nic. No, w GTA też to w jakimś tam stopniu jest zaimplementowane. Bo te samochody starsze po prostu się prowadzą gorzej, krótko mówiąc. Nie wszystkie, bo na przykład Cisco jest mega przyczepny, świetnie się nim skręca, ale to zostawię na następny odcinek. No a dzisiaj pobawimy się trochę tym, pościgamy. Ojej, hamulce to też nie jest dobra strona tego samochodu. Ani przyspieszenia, ani specjalnej prędkości, nic co naprawdę zatrzymałoby mi przy tym samochodzie na dłużej. Jedyne co jest fajne, to to, że mogę go sprzedać za 500 000. To jest naprawdę fajna sprawa. No dobra, chodźmy sobie obczaić jakiś wyścig. No i okej, mamy wyścig, ja jadę Stingerem. Tutaj widzimy Casco to jednak jest i z tyłu... Kurde, co to jest? Chyba korwetka. Nie mam pojęcia, teraz zobaczymy. Okej, go! Obywatelski wyścig. Startujemy. Jest to dosyć długi wyścig. Będziemy mogli tutaj przetestować prędkości maksymalne wszystkich tych samochodów. I Casco ładnie mnie już tutaj wyprzedziło. Wyłączony jest strumień aerodynamiczny, wyłączone jest wyrównywanie, więc każdy z pojazdów może osiągnąć prędkość maksymalną, po prostu możliwą prędkość maksymalną. A, o kurde, co to jest? To jest chyba imitacja Miury. No i kurde, rzeczywiście samochody lepiej, 100 razy lepiej sobie radzą niż ten mój Stinger, czyli Stinger, bez R chyba, Stinger, nie wiem. No i Casco jedzie tam z przodu, w ogóle zostawili mnie z tyłu, więc
bez strumienia, bez wyrównywania, raczej w wyścigach tym samochodem nie ma co szukać, nie radzę sobie, przemija, no nie wiem, może jakoś źle jadę, chociaż jeszcze nie miałem okazji popełnić jakiegoś tam błędu. Także... Moment, jak to Los Santos! Mało brakowało i jeszcze dupą rzuca, no to już jest w ogóle. Ledwo udało mi się wyjść z tej opresji. Posłuchajmy chwilę, nie wiem, bzyczenia tego samochodu. Masakra, no. Nie spodziewałem się naprawdę, że to auto będzie takie wolne. Swoją drogą też nie zwróciłem uwagi, ale... Bardzo mało kto jeździ tym samochodem, więc pewnie to polegało na takiej... Czy wyglądało to tak, że ktoś sobie kupił ten samochód i zobaczył, ej, jakie to jest słabe, nie chcę tym jeździć, no i sprzedał. Tak będzie chyba też w moim przypadku, ale jestem też bardzo ciekawy wersji zataszonej, jednak mamy tam silnik inaczej umiejscowiony. Jestem bardzo ciekawy, czy te samochody jakoś między sobą się różnią. Z tego powodu właśnie nie chciałbym sprzedawać tego Stingera, tylko na miejsce jakiegoś innego samochodu kupić tego zadaszonego i to sprawdzić. Bo jestem jakby ciekawy, tak? Czy to będzie śmigać, czy też nie. Jak to będzie śmigać, to jest najważniejsze. No dobra, chłopaki mnie tam zostawili z tyłu strasznie. Casco to, jak widać, bardzo dobry samochód. I ja oczywiście też mam go już w garażu, jest świetny. O, Casco się tam rozwaliło, widzę, że Marek Rambo został z tyłu. Co mogę powiedzieć o tym moim samochodzie, o Stingerze? Dobrze skręca, tylko trzeba uważać z tym skrętem, bo no, może zarzucić dupę. Dobrze skręca, mam na myśli tak to, że jest responsywny, ale no właśnie, tak jak teraz, tak? Może troszeczkę stracić przyczepność. Z kolei ten samochód, który mnie teraz wyprzedza, jest świetny i pod względem przyspieszenia i prowadzenia, jest mega przyczepny i też wygląda kozacko i brzmi bardzo fajnie. Także jeśli zastanawiasz się, jaki samochód kupić z klasyków, to zdecydowanie polecam Casco, jest świetny. No ale dobra. Dokończmy ten wyścig, może uda się jakimś sposobem wywalczyć drugą pozycję, chociaż wątpię, tym bardziej po takim wypadku jak teraz. Ciężko wejść w zakręt w ogóle, bardzo, bardzo ciężko. Miałem do dyspozycji jeszcze Mambę, Mamba też jest w klasykach sportowych i jeszcze jakiś inny samochód tam był, który mam już i który jest przeze mnie stuningowany. Mambo myślę, żebym sobie tutaj lepiej poradził, ale też nie jestem pewny, jak tam z prędkością maksymalną, z tego co kojarzę, nie było aż tak źle, całkiem sobie tam jakoś radziła Mamba. No, także myślę, że na tym wyścigu poszłoby mi lepiej. Nie wyobrażam sobie, abym na jakimś innym wyścigu mógł z taką ekipą, jak tutaj jechałem, wygrać, dlatego że oni sobie radzili naprawdę spoko, te samochody ich są sporo lepsze, co widać. A tak, Casco czy ten mój, no w ogóle bez porównania. Ja mam tamten samochód i on nawet bez tuningu jest moim zdaniem lepszy, chociaż też musiałbym się nim troszeczkę pościgać, pojeździć, żeby to dokładniej stwierdzić. No bez dwóch zdań, Stinger w tej wersji przynajmniej nie jest dobry, nie polecam. Opcje tuningowe widzimy też marne. Jeśli miałbym prowadzić jakąś punktację, powiedzmy w skali 1-10, to dałbym mu 2. Takie słabe. Może za wygląd dałbym 3. No bo jednak wygląd jest bardzo fajny, jest to klasyk sportowy. Można dać jakiś taki blady, ładny kolor, kościsty jak ja, i auto wygląda jakoś tam ładnie, ale w momencie, kiedy przychodzi do ścigania, poruszania się tym samochodem, nie jest to ani przyjemne, ani jakieś takie szybkie. Tak, nie polecam w ogóle tego auta. No i te opcje, no też te opcje tuningowe. I fakt w ogóle, że dwa takie same samochody, wersja cabrio ma silnik umieszczony z przodu, wersja z dachem ma silnik umieszczony z tyłu. Ja tego też w ogóle jakoś nie rozumiem. Jak to może być? Jak to tak jest? Jestem właśnie ciekawy tego drugiego samochodu, czy jeśli mamy silnik umieszczony z tyłu, to czy on będzie się jakoś inaczej zachowywał na tej drodze. Dlatego nie chcę sprzedawać tego Stingera, sprzedam jakiś inny samochód i kupię właśnie
na miejsce tego innego samochodu, drugiego Stingera z dachem i zobaczymy, jak to będzie działczyło. Niestety będę musiał zrobić jakiś napad, aby sprawdzić ten inny samochód, bo mam tylko 638 tysięcy dolarów, a żaden z samochodów, które tutaj mam, w ogóle w GTA teraz, nie chcę ich sprzedawać, więc no nie mam żadnego do sprzedaży, żeby zrobić szybko gotówkę. Chyba, że jeszcze jeden, nie no, tam też nic nie ma raczej ciekawego do sprzedania. Więc no na razie będę musiał się wstrzymać, a po prostu zrobię sobie jakiś napad i wtedy sobie sprawdzimy tego drugiego Stingera. A Casco, o którym mówiłem, mam sobie tutaj. I jest to świetny samochód, naprawdę sporo lepiej trzyma się drogi. I co prawda jest to tuning dzisiejszy Stingera, to jednak Casco to jest w ogóle bez tuningu. Jest teraz w ogóle bez żadnego tuningu, żadnych części wizualnych czy też... Cholera! Żadnych części wizualnych i części ulepszających. A osiągi nie mam tutaj włożonych. I samochód już prowadzi się sporo lepiej. Kurde, jest naprawdę mega przyczepny. Robię takie same manewry jak tamtym autem i tutaj, no kurde, bez porównania. Prawie, trzyma się prawie tak dobrze jak T20. Nie no, przesadziłem oczywiście, ale no jest to zdecydowanie lepszy samochód, lepiej trzyma się drogi. Chociaż to jest ciekawe, bo moim zdaniem ma troszeczkę gorszą aerodynamikę. Możemy także spróbować jeździć na dwóch kołach, jak widać. Jest to naprawdę jeden chyba z lepszych klasyków sportowych, jakie mamy. No i dodatkowo brzmi bardzo fajnie, co na pewno przyciągnie do siebie wielu fanów fajnego brzmienia w GTA Online, jeśli chodzi o samochody. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś na tym odcinku z GTA Online. Mam nadzieję, że Ci się podobał ten odcinek. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić następnych. Trzymaj się, na razie, pa pa. Mogę sobie całą dłoń na nią ułożyć. Tak? Cała dłoń, a tutaj tak muszę mieć troszeczkę w górze dłoń z tyłu, a tutaj tak cała dłoń i bez problemu da się usunąć. No kurczę, jest taka trochę wygodniejsza, bardziej ergonomiczna ta 4Tech, muszę przyznać. Bardziej mi się podoba. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć o Rokacie. O Rokacie, Rokat Tyon. Fajna myszka, ale...